apokalipsa zombie? A może bardziej realne scenariusze kryzysowe, takie jak pożar, powódź albo wyciek chemikaliów w naszej okolicy? Lecak ewakuacyjny jest to zbiór przedmiotów zwiększających nasze szanse na przetrwanie w czasie do 72 godzin poza miejscem naszego stałego zamieszkania. Uprzednio przygotowany plecak ewakuacyjny sprawia, że w chwili wystąpienia zagrożenia jesteśmy w stanie szybko i sprawnie ewakuować się w miejsce bezpieczne. Plecak, który zaprezentuję, będzie zakładał scenariusz ewakuacji na terenach zurbanizowanych, w związku z czym postawimy na wygodę i minimalizm. Zapraszam! Tak naprawdę każdy plecak może być plecakiem ewakuacyjnym, dlatego przejdźmy do meritum i omówmy jego zawartość. Zacznijmy od najważniejszego, czyli zapas wody pitnej. W tym wypadku zapas wody butelkowanej ograniczyliśmy do minimum ze względu na jej masę. Problem ten został rozwiązany za pomocą filtra słomkowego indywidualnego w połączeniu z bidonem elastycznym. Dodatkowo posiadamy tabletki do uzdatniania wody, kubek metalowy, łyżko-widelec. Żywność nie wymagająca obróbki termicznej przed podaniem, żele energetyczne, suchary specjalne, racja morska. Jedna taka paczka to 2000 kalorii. Scyzoryk, narzędzie wielofunkcyjne typu multitool, gwizdek alarmowy, kable do naszej elektroniki, powerbank, ładowarki sieciowe oraz zapas baterii do urządzeń przez nas posiadanych. Radio alarmowe. Warto zaznaczyć, że takie radio jest zasilane nie tylko bateriami, ale również korbką czy panelem solarnym. Pozwoli nam ono wsłuchać się w komunikaty służb odnośnie naszej sytuacji, czy chociażby dróg ewakuacji. Notes oraz coś do zapisywania. Teczka, w której powinny się znaleźć wszystkie kserokopie najważniejszych dokumentów, przykładowo akty notarialne czy dowody osobiste. Bielizna, jej ilość to sprawa indywidualna. Małe mydło w płynie, żel do dezynfekcji, latarka najlepiej czołowa, gdyż wiele sytuacji kryzysowych zaczyna się po zmroku. Zapas gotówki. Śpiwór, w tym wypadku zminimalizowany, jest to tuba wykonana z folii NRC. Świeczki, sznurek, paliwo stałe mogące również pełnić rolę podpałki, źródło ognia w postaci zapalniczki, taśma naprawcza, worki na śmieci, rękawice robocze oraz apteczka. Warto zaznaczyć, że apteczka powinna posiadać leki indywidualne naszych domowników, czyli przykładowo, jeżeli mamy astmatyka, powinien się znaleźć w niej zapasowy inhalator. Dobrze przygotowany plecak to klucz do udanej ewakuacji, dlatego zapraszam Ciebie na kolejny materiał, gdzie omówimy metody ewakuacji i przygotowania do niej. Zapraszam!